Z udziałem naszego wybitnego gościa, pana profesora Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej do spraw COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela. Witamy pana profesora bardzo serdecznie. Proszę nam pomachać, czy nas pan słyszy, czy tłumaczenie jest ok. Dziękujemy bardzo. Okej. Scenariusz będzie za chwilę przedstawiony przez pana marszałka, wicemarszałka Senatu, pana Michała Kamińskiego. Spiritus movens z tego przedsięwzięcia. Pan poseł Michał Szczerba, któremu bardzo dziękuję za to, że zorganizował to przedsięwzięcie, które nie ma aspektów politycznych, a ma aspekty zdrowotne, ponieważ wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem efektów szczepień i sprawności systemu szczepień w naszym zaprzyjaźnionym państwie Izrael. Także cieszę się, że mogę otworzyć to spotkanie i teraz udostępnię fotel marszałka panu marszałkowi Kamińskiemu, aby dalej poprowadził spotkanie, przywitał wszystkich znamienitych gości i z przyjemnością już jako lekarz, który przez lata prowadził szpital zakaźny, który był po drugiej stronie barykady, jeśli idzie o SARS, MERS, świńską grypę, ptasią grypę i wszystko inne. I jako jeden z pierwszych w Polsce stosował ECMO w leczeniu niewydolności płuc. Z przyjemnością będę przysłuchiwał się temu spotkaniu, a jeśli będzie możliwość, pozwolę sobie zadać pytanie. Jeszcze raz witam pana profesora, przekazuję głos panu marszałkowi Kamińskiemu. Shalom, Mr. Professor. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nauczony przykrym doświadczeniem też będę mówił po polsku, bo jak wiemy, mówienie po polsku jest ostatnio ważne w naszym kraju. Witam obecnych na sali gości. Panią Tal Ben-Arialon, chargée d'affaires ambasady państwa Izrael w Warszawie. Pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Horbana, głównego doradcę premiera do spraw COVID-19. Pana doktora Artura Zaczyńskiego, zastępcę dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz panią Martę Kubicę, prezes Fundacji Elnet Poland. Witam również uczestniczących w spotkaniu w sposób zdalny. Pana Marka Magierowskiego, ambasadora Rzeczpospolitej w państwie Izrael, pana doktora habilitowanego Macieja Taborowskiego, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich i pana profesora Krzysztofa Simona. Witam także członków polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej oraz obecnych posłów i senatorów. Oczywiście szczególnie serdecznie witam naszego głównego gościa, pana profesora Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej do spraw COVID-19 przy Kancelarii Prezesa Izraela. Panie profesorze, dziękujemy. To dla nas wielki zaszczyt, że zechce się pan z nami dzisiaj podzielić swoim doświadczeniem, które tak bardzo wszyscy podziwiamy. Spotkanie z panem profesorem będzie moderował pan poseł Michał Szczerba, przewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej i autor pomysłu tego dzisiejszego spotkania, za które myślę wszyscy jesteśmy panu posłowi bardzo wdzięczni. I bardzo proszę pana posła o moderowanie naszej dzisiejszej debaty. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, panie wicemarszałku, wszyscy goście oraz szanowny panie profesorze, chciałbym bardzo powiedzieć, że to dla nas, dla polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, ważne wydarzenie. Jesteśmy największą grupą bilateralną w polskim parlamencie. 134 posłów i senatorów dzisiaj są z nami nie tylko tu fizycznie w sali obrad Senatu, ale również poprzez platformę Zoom. Szanowni Państwo, Izrael inspiruje w wielu aspektach, natomiast
Nie ma ważniejszej sprawy niż kwestia pandemii. Nie ma ważniejszej sprawy niż kwestia szczepień i zabezpieczenia naszych społeczeństw. Dlatego też dzięki współpracy z Fundacją Elnet pozyskaliśmy dzisiaj tę wielką możliwość, jaką jest spotkanie z niekwestionowanym. Myślę, że panie profesorze, nie będę tutaj mówił na wyrost, autorem izraelskiej akcji szczepień. I chcielibyśmy pozyskać i pana opinię, i pozyskać również pana rekomendacje dla Polski, które są dla nas bardzo ważne. Szanowni państwo, informuję, że po wystąpieniu pana profesora Rana Balicera będziecie państwo mogli zadawać pytania panu profesorowi. Wszystkie osoby dzisiaj obecne tu na sali, wszystkich posłów, senatorów, bardzo proszę o zapisywanie się u pracownika Kancelarii Senatu, który zajmuje się miejscem pod stołem prezydialnym. Informuję, że pytania mogą zadawać jedynie posłowie i senatorowie obecni na sali. Niestety nie ma możliwości ze względu na czas wydarzenia i kwestie techniczne zadawania pytań w sposób zdalny. Proszę zadawać pytania z miejsc, które państwo zajmują. Informuję, że spotkanie jest, tak jak powiedział pan marszałek, tłumaczone na język polski i angielski. Oczywiście prosimy bardzo o zadawanie pytań w języku polskim. Szanowni państwo, chciałbym bardzo w tym momencie poprosić o zabranie głosu przez panią Martę Kubicę, prezes Fundacji Elnet Polska. Chciałbym powiedzieć, że Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna od wielu lat współpracuje z tą organizacją międzynarodową non-profit, która zbliża Europę i Izrael. I bardzo dziękujemy pani prezes za umożliwienie kontaktu z panem profesorem. To będzie bardzo owocna dyskusja i bardzo się cieszę również, że będziemy mogli w niej dzisiaj uczestniczyć. Pani prezes, proszę o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, mam zaszczyt przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Profesor Ran Balicer jest założycielem i szefem ośrodka badawczego KLALIT. Pełni także funkcję szefa Wydziału Innowacji w KLALIT, największej z czterech kas chorych w Izraelu. Stoi także na czele Krajowej Rady do spraw COVID-19, która doradza izraelskiemu rządowi we wszystkich kwestiach związanych z walką z pandemią koronawirusa. Na co dzień profesor Balicer współpracuje z Uniwersytetem Ben Guriona oraz Światową Organizacją Zdrowia. Profesor, the floor is yours. Thank you, Dziękuję bardzo. Szanowni państwo uczestnicy, to jest wielki przywilej i zaszczyt dla mnie, żeby do państwa przemawiać i rozmawiać z państwem, wymieniać się doświadczeniami. Wydaje mi się, że jest wiele informacji, które będą cenne dla państwa, a będą dotyczyły naszego programu szczepionkowego. Mam nadzieję, że to będzie z korzyścią dla Polski. I rozpocznę poprzez takie krótkie opisanie sytuacji w Izraelu. I w oparciu o to tło ja opiszę akcję szczepionkową w Izraelu. Izrael ma około 9 milionów mieszkańców. Ma taki system zdrowotny uniwersalny, co oznacza, że każdy obywatel ma dostęp dzięki jednej z czterech takich kas chorych, tak to nazywamy. I te kasy chorych są odpowiedzialne za opiekę medyczną dla każdego obywatela, który może sobie zmieniać te kasy. One są bardzo zintegrowane logistycznie, medycznie. One są dobrze rozbudowane i finansowanie jest zapewnione przez państwo. Odbywa się to oczywiście na różnych szczeblach tej opieki medycznej, czyli na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Największą z tych organizacji jest KLALIT Health Services, który jest odpowiedzialny za opiekę nad 4,6 miliona Izraelczyków, a więc ma ponad 1500 klinik, szereg hospitali, które odpowiadają za 1/3 łóżek w Izraelu. I to są takie ramy organizacyjne. W grudniu stało się jasno, że wkrótce będziemy mieli
pierwszą dostawę szczepionki Pfizer-BioNTech, więc rozpoczęliśmy przygotowania do tego programu, zaczęliśmy planowanie tej akcji szczepionkowej. To się dzieje równolegle do bardzo wysokiej fali infekcji, z którą mamy do czynienia teraz w Izraelu, a Izrael przechodzi teraz przez najcięższą falę zakażeń. Ponad 10 tysięcy zakażeń dziennie i praktycznie codziennie 150 ciężkich przypadków. W związku z tym ta trajektoria rosnących infekcji zbiega się z intensyfikacją akcji szczepionkowej, więc staramy się jak najszybciej szczepić, żeby zneutralizować ten wzrost liczby zakażeń. Więc jeśli chodzi o naszą akcję szczepionkową, jest prowadzona już od 4 tygodni, a podjęto decyzję ze względów na taką prostotę logistyczną, by szczepić grupy, to po pierwsze personel medyczny, jak również wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Izrael dysponuje bardzo dobrymi danymi elektronicznymi. Wszystko jest w 100% zdigitalizowane, więc mamy dostęp do wspaniałych baz danych, które zapewniają klarowność danych. Jeśli chodzi o akcję szczepionkową, nie będziemy koncentrować się na jakichś bardzo szczegółowych grupach, nie będziemy tego komplikować. Czyli wszyscy powyżej 60 mogą się zgłosić do lekarzy i dostać szczepionkę. To się zaczęło 4 tygodnie temu i stopniowo pozwoliliśmy coraz większemu odsetkowi populacji mieć dostęp. Również osoby powyżej 45 roku już od dzisiaj mogą się szczepić. Tak jak być może Państwo wiecie, szczepionka Pfizer-BioNTech wymaga pewnych szczególnych warunków, czyli po pierwsze właściwe chłodzenie. Zatem wszystkie szczepionki, które do nas przychodzą, są przekazywane do punktu centralnego, gdzie są przechowywane w specjalnych zamrażarkach, które umożliwiają zapewnienie bardzo niskiej temperatury, która jest tam zachowywana. Następnie stamtąd są przerzucane do miejsc szczepień. Oczywiście tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, zgodnie z potrzebami tego łańcucha logistycznego. Jeśli chodzi o całą akcję szczepionkową, udało nam się zaszczepić do dzisiaj 2,15, czyli to jest blisko już 25% populacji, przynajmniej tą pierwszą dawką. Dzisiaj, a w zasadzie wczoraj, dostarczyliśmy ponad 186 tysięcy dawek szczepionki w ciągu jednego dnia. W niektórych przypadkach, w większości są to pierwsze dawki, ale czasami też drugie. Ta akcja szczepionkowa odbywa się w Izraelu w różnych centrach szczepionkowych, jest ich ponad 300. Jeżeli przyjrzymy się na przykład Izbie Chorych Klalit, która ma takich centrów około 150, to mamy takie specjalne centra szczepionkowe, które podlegają tym poszczególnym punktom szczepionkowym. Czyli jest to taka struktura rozproszona. W każdym takim punkcie szczepień mamy osobę, która szczepi i w takim obiekcie mamy taką zasadę 1:1. Mamy oprócz osoby szczepiącej, mamy także lekarza, mamy farmaceutę, mamy personel pomocniczy. Każda osoba, która wchodzi do takiego centrum, pojawia się tam, bo została zaproszona przez system automatyczny.
w tej grupie starszej dzwonimy do takich osób, żeby ich zaprosić do centrum szczepionkowego. Wyznaczamy godzinę i następnie takie osoby przychodzą, ale również pozwalamy osobom bez zaproszenia przyjść przy odpowiednich warunkach. Te centra pracują około 12 godzin dziennie. Przez 7 dni przygotowujemy się do tego, żeby również przez 24 godziny być otwarci, ale do tego momentu nie potrzebowaliśmy jeszcze działać w trybie 24/7, bo udaje nam się wszystkich potrzebnych czy wszystkie wymagane osoby zaszczepić w tym trybie 12-godzinnym. Wydaje mi się, że warto wspomnieć, że każdy, kto przychodzi do takiego centrum, jest identyfikowany poprzez dowód osobisty czy też dokument, albo przekazują specjalny numer, jest rejestrowany. Wszystkie dane dotyczące osób szczepionych są automatycznie przenoszone do centralnej bazy danych, która jest dostępna. Natychmiast wszystkie osoby, które mają dostęp do terminali, mogą mieć dostęp do takich danych, co umożliwia przeprowadzanie takiej nadążnej, bieżącej oceny, w którym punkcie tej kampanii szczepionkowej się znajdujemy. Możemy też przeprowadzić follow-up, czyli dowiedzieć się, jak takie osoby się czują albo kiedy potrzebują kolejnej dawki. Kolejny ważny aspekt programu szczepionkowego to jest efektywność, jak również zapewnienie braku odpadów, niemarnowania szczepionek. Poniżej 0,1% do tej pory zmarnowało się tych szczepionek, ponieważ wszystko odbywa się na zasadzie just in time. Pamiętajmy, że kiedy szczepionkę wyjmie się z głębokiego zamrożenia, jest tylko niewielkie okno czasowe, gdzie można przechowywać ją w zwykłej lodówki i zanim zużyje się całą fiolkę. Jest jakaś tam określona liczba godzin po otwarciu, więc kiedy zbliża się umownie ten okres przydatności, zapraszamy wszystkich, którzy są w tym momencie zainteresowani i szczepimy ich pozostałymi dawkami, które mamy do dyspozycji. I kolejna uwaga, zanim jeszcze przekażę Państwu głos na pytania. Centrum Badawcze Clalit, które ma już 10 lat, jest takim hubem lekarskim, który umożliwia epidemiologom zapoznawanie się z danymi. Ma specjalną bazę danych dotyczącą bardzo wielu parametrów, a celem jest poprawa opieki zdrowotnej nad naszymi pacjentami, jak również prowadzenie takiej predyktywnej medycyny, czyli wyprzedzanie ewentualnych chorób i zapobieganie im. A jednocześnie dokonujemy takiej nadążnej oceny efektywności szczepionki oraz programu szczepień. Czyli efektywność kampanii szczepionkowej jest przez nas cały czas oceniana. W tym momencie jeszcze nie mamy wystarczającej liczby danych, żeby wydać taki raport dotyczący efektywności, ale już przekazaliśmy pewne dane, które zresztą Państwu też przekażemy, dotyczące ponad 100 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. Stworzyliśmy taką grupę kontrolną osób niezaszczepionych i będziemy porównywać liczbę osób, które się zarażą przy pomocy testów PCR-owych. I okazuje się, że do 14 dnia po szczepieniu tak naprawdę liczba osób, które się zarażają, jest bardzo podobna, ale po 14 dniu widzimy gwałtowny spadek o 33%, jeśli chodzi o liczbę potwierdzonych zakażeń. W związku z tym w tej grupie zaszczepionej praktycznie już nie ma tam zarażeń. Ona jest tylko w grupie nie zaszczepionej. A ten efekt pozytywny utrzymuje się po 14 dniu. To są takie wczesne dane, które zostały opublikowane w gazecie New Journal of Medicine. I dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić efekt
tej szczepionki, analizując, jak dużo jest ciężkich zachorowań, jak dużo jest zachorowań bez symptomów i jak dużo jest lekkich zachorowań. Oczywiście te wszystkie dane zostały sprawdzone przez ekspertów, a po ich skompletowaniu przekażemy taki wstępny raport, który będzie zawierał pierwszą diagnozę, jak to szczepienie wygląda. A teraz chętnie oddam Państwu głos, żebyście zadawali pytania. Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękujemy za tę pierwszą część krótkiej prezentacji. Pytania pewnie będą szczegółowe. Szanowni Państwo, ponieważ mamy z nami Pana Profesora Andrzeja Horbana, głównego doradcę premiera do spraw COVID-19, przewodniczącego Rady Medycznej. Panie Profesorze, jeżeli Pan pozwoli, chcielibyśmy Panu jako pierwszemu oddać głos. Pan Dyrektor z tyłu zaraz podpowie. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wykładu czy opisu sytuacji tego, co się dzieje w Izraelu, jaki Państwo przyjęli program szczepień. Otóż z przyjemnością też chcielibyśmy skonstatować, że mamy właściwie bardzo podobny program szczepień do Państwa, to znaczy, że zaczęliśmy równolegle od wąskiej grupy pracowników ochrony zdrowia, a potem ludzi starszych, ale 80, 70, powyżej 60. W tym tygodniu szczepimy pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Problem, który mamy, to jest to, że firma Pfizer z przyczyn do końca niejasnych nie dostarcza nam szczepionek w ilościach takich, jakich powinniśmy dostawać, jakich wynika z dostaw. Czekamy na szczepionki innych firm, które mam nadzieję będą zarejestrowane w Unii Europejskiej lada dzień i te szczepienia będziemy dalej prowadzić zgodnie z tym przyjętym harmonogramem. Jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną, to rzeczywiście jesteśmy w dość podobnej sytuacji, z tym, że u nas liczba zakażeń spada dość zdecydowanie, ale cały czas mamy świadomość, że jest to wyścig pomiędzy możliwością szczepienia, a też nadchodzącą trzecią falą zakażeń. W związku z tym również spieszymy się ze szczepieniami, szczególnie w grupach, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze za ten komentarz, za odniesienie się do wystąpienia Pana Profesora Balicera. Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich do zgłaszania się. Tutaj po mojej lewej stronie Pani Sekretarz przyjmuje te zgłoszenia. No oczywiście te 25% zaszczepionej populacji w Izraelu imponują. Można powiedzieć, Panie Profesorze, że z pustego i Salomon nie naleje, w tym sensie, że jeżeli nie ma szczepionek, to nie ma skuteczności akcji. Szanowni Państwo, Państwo posłowie, senatorowie, ustaliliśmy jedną minutę na pytanie. Jako pierwsza zada pytanie pani posłanka Katarzyna Lubnauer. Bardzo proszę. My tutaj w Polsce trochę mamy inny, że tak powiem, problem. Problem rzeczywiście z niedoborem bardziej szczepionki niż z kwestią zachęcenia ludzi do szczepień. Natomiast mam kilka pytań bardziej konkretnych. Pierwsze, jak działa ten system automatyczny, o którym mówił pan profesor, ten, który pozwala na generowanie zapraszania starszych osób do szczepień, ponieważ u nas, jak wiemy, nawet pojawiły się kolejki, które nie powinny mieć miejsca i seniorzy muszą się zapisywać i co więcej, te zapisy są kto pierwszy, ten lepszy, ale przede wszystkim dużo kontrowersji w Polsce wzbudza ustawienie grup priorytetowych, czyli tego, kto powinien być szczepiony w pierwszej kolejce i jak liczne są te grupy. Grupa, którą określono jako umownie medyków, grupa zero, okazało się w pewnym momencie, że liczy aż 1,3 miliona osób, czyli prawie 4% dorosłych obywateli Polski, no tam 3,5, trochę więcej, ponad 3,5% dorosłych obywateli Polski. Zrobiła się bardzo szeroka, natomiast dotychczas, mimo tego, że szczepienia trwa
trwają już od blisko miesiąca, nie zaszczepiono nikogo z grupy osób starszych, seniorów. Seniorów 80+, seniorów 90+. Te osoby jeszcze nie miały możliwości rozpoczęcia szczepień. Właśnie się chciałam spytać, jak w Izraelu wyglądały te grupy priorytetowe, chociaż zdaję sobie sprawę, że inaczej to wygląda, kiedy można w krótkim czasie zaszczepić 25% społeczeństwa, inaczej, kiedy w krótkim czasie jest szczepionych bodajże 1% społeczeństwa albo mniej. Oczywiście dodam, że jest oczywistym, że się szczepi medyków, tych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Natomiast u nas do grupy zero również zaliczono osoby, które tego kontaktu w żaden sposób nie mają. Bo na przykład są pracownikami hurtowni farmaceutycznych i innych tego typu miejsc albo administracji medycznej. W związku z tym chciałam się spytać, jakie Izrael miał grupy priorytetowe, na kogo szczególnie zwraca uwagę i jak zbudował ten system automatyczny, który pozwalałby zapraszać ludzi do szczepień, a nie kazać im się ustawiać w kolejkach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani posłanko. Przypominam również państwu parlamentarzystom, naszym gościom o tej jednej minucie, żeby pan profesor po zebraniu wszystkich pytań mógł na nie odpowiedzieć. Kolejny do głosu zapisał się pan poseł Dariusz Joński. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo istotne i ważne. Ja bym chciał zadać konkretne pytanie. Ono nie będzie dotyczyło samych szczepionek, bo wiem, że na to nie mamy wpływu, ale sam proces jakby w tej chwili rejestracji. Jesteśmy w trakcie rejestracji w Polsce grupy 80+, za chwilę 70+. Jak gazety tutaj donoszą, ale też do nas dzwonią osoby, które chcą się zaszczepić, stoją w kilkugodzinnych czasami kolejkach, aby się zapisać na to szczepienie. I chciałbym zapytać, co mógłby pan doradzić polskiemu rządowi, aby do takiej sytuacji nie dochodziło? Jakie wskazówki mógłby pan zasugerować, aby po prostu taka sytuacja się nie przedłużała, tak żeby te osoby nie były narażone na zarażenie, stojąc w tych kolejkach, aby się zarejestrować do szczepienia. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Kolejna pani posłanka Katarzyna Piekarska. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowny panie, chciałam zapytać, ponieważ państwo Izrael ogłosiło, że zaszczepi wszystkie osoby, które ocalały z Holokaustu. Wiem z doniesień medialnych, że w Izraelu taka akcja już się rozpoczęła. Chciałam zapytać, czy również ocalali z Holokaustu, którzy są polskimi obywatelami, również będą objęci takimi szczepieniami i jak w ogóle pan widzi tę kwestię. W listopadzie, i drugie pytanie, w listopadzie Izrael otworzył szkoły. Jak pan z punktu widzenia już kilku miesięcy ocenia tę decyzję? Kolejne pytanie, takie szczegółowe, to jest kwestia dotarcia do najtrudniejszych grup, czyli tych grup ultraortodoksyjnych Haredi. Tam był problem, jak bodajże donosił Times of Israel, był problem z dotarciem do tej grupy wiosną. Część w ogóle tej społeczności nie wiedziała, że jest pandemia. Także jak państwo poradziliście sobie z dotarciem do tak zwanych trudnych grup, które nie korzystają z mediów społecznościowych? I to tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mamy trzy pytania. Grupy priorytetowe, bezpieczeństwo szczepiących się seniorów i kwestia szkół. Jest z nami również na łączach, są z nami na łączach dwoje przewodniczący Komisji Zdrowia, Sejmu i Senatu. Witamy pana posła Tomasza Latosa i panią senator Beatę Małecką-Liberę. Pani senator Małecka-Libera ma konkretne pytania, które pozwolę sobie odczytać do pana profesora. Kto jest odpowiedzialny za formułowanie strategii wdrażania decyzji i zarządzania epidemią? Jaką rolę w zarządzaniu pełni rząd, a jaką medycy, epidemiolodzy i naukowcy? I jakie znaczenie dla zarządzania epidemią mają dane epidemiczne? I może, panie profesorze, na te cztery pytania, cztery głosy poprosimy pana teraz o odpowiedź i przejdziemy do kolejnej tury pytań. Już mamy zgłoszonych państwa parlamentarzystów. Thank you kindly for bardzo dziękuję za te wspaniałe pytania. Postaram się odpowiedzieć po kolei, ale może nie w takiej dokładnej kolejności, jak zostały zadane. Wydaje mi się, że ważna rzecz, która została wprowadzona,
w jaki sposób przekonać całe populacje, że powinni się po prostu zaszczepić. Wszyscy jesteśmy świadomi takiej pewnej dynamiki fake newsów, jak również pewnej niechęci do szczepienia się. Tak dzieje się również w Izraelu. Są osoby, które są niechętne szczepieniom. Więc jest ważne, by w sposób otwarty i transparentny odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które się pojawiają. Ważne jest również, by to zrobić w sposób, który jest dostosowany do kultury poszczególnych grup, do których się kierujemy. Jeden z przykładów. Bardzo ważne jest, by na przykład posługiwać się językiem, którym posługują się te grupy. Dostosowaliśmy te przekazy w różnych mediach zgodnie z tą zasadą. Stosowaliśmy te wszystkie niezbędne języki, żeby dotrzeć do społeczności poszczególnych. Również kwestia kulturowa jest ważna. Zapytaliście mnie Państwo o te grupy ultraortodoksów. My postanowiliśmy przeprowadzić specjalną kampanię, która jest skierowana do tej grupy, do ich liderów, poprzez liderów rabinicznych. I na przykład ja odwiedziłem jednego z liderów rabinicznych, który odbywa takie cotygodniowe seminaria dla ortodoksów. Poszedłem na takie spotkanie. I w ciągu 2,5 godzin takiej zagorzałej dyskusji w tym miejscu rabinicznym przeprowadziliśmy dyskusję i wydano taki werdykt po tej dyskusji. Ten rabin powiedział, ja zostałem przekonany, ta szczepionka moim zdaniem jest efektywna i bezpieczna i zachęcam, żebyście wszyscy członkowie naszej społeczności ją wzięli. W związku z tym on wydał taki nakaz rabiniczny, można powiedzieć. W ten sposób dotarliśmy do grupy ultraortodoksów, a jednocześnie niektórzy z liderów byli szczepieni na żywo w telewizji, co bardzo gwałtownie zwiększyło zainteresowanie tych grup, mimo ogromnej kampanii antywaksów, osób przeciwnych szczepionkom, którzy na przykład wywieszali plakaty, na których był napis "Strzeżcie się szczepionek". My staraliśmy się dostarczać otwartą wiedzę medyczną. Mówiliśmy szczerze, czego jeszcze nie wiemy. Mówiliśmy, na co jeszcze nie ma odpowiedzi. I dzięki takiej otwartości, transparentności dotarliśmy do ludzi, i byliśmy jednocześnie wiarygodni. Mieliśmy kampanię polegającą na tym, że na przykład ja zaszczepiłem się w telewizji na żywo. I to było bardzo pomocne, żeby przekonać ludzi do tego, do tej kampanii. To byłoby pierwsze pytanie. Druga rzecz. W jaki sposób zachęciliśmy populacje, które były objęte priorytetem? Wiedzieliśmy, że mieliśmy wówczas około 2 miliony dawek i wiedzieliśmy, że musimy znaleźć priorytet, więc tym priorytetem to były osoby powyżej 60 i personel medyczny. Pozwoliliśmy, żeby się zarejestrowali elektronicznie, a niektórzy, którzy się nie zarejestrowali, to wykorzystaliśmy takie call center, które wydzwaniało do tych ludzi. I wyznaczaliśmy im oczywiście taki dzień szczepionki. Mieliśmy osoby w centrach klinicznych, które zajmowały się rozładowywaniem kolejek, czy też usprawnianiem tego przepływu ludzi. Więc dzięki temu uniknęliśmy zakażeń w tych centrach. Oczywiście my jesteśmy bardzo dobrze przystosowani do takich programów szczepionkowych już wcześniej, nie tylko przy okazji COVID-u. Pamiętajcie Państwo, że Izrael jest bardzo przystosowany do sytuacji nadzwyczajnych, takich praktycznie permanentnych. W związku z tym wykorzystujemy te różne ćwiczenia i ten tryb pracy nadzwyczajnej. Jeszcze kolejne pytanie, które Państwo zadaliście. Nie wytyczyliśmy w ramach tej grupy 65+ żadnych priorytetów. Kto chciał, ten przychodził. I mieliśmy blisko 70% tych osób zostało zaszczepionych, więc mamy bardzo dobre rezultaty tej kampanii. Kolejne pytanie dotyczące
Tak, zaszczepiliśmy wszystkie osoby, które przeżyły Holokaust. Ta akcja trwa. To jest też jeden z priorytetów, bo oczywiście z wiadomych powodów te osoby jednocześnie łapią się do grupy najstarszych seniorów. I dlatego one są automatycznie priorytetem, nie tylko ze względu na status holokaustowy. Kto przygotowuje plany? Kto formuje strategię? Ta odpowiedź i ten rodzaj strategii jest formułowany przez specjalną radę zajmującą się COVID-em. To są takie zespoły doradcze. Ja też jestem jednym z nich, a jestem przewodniczącym takiego zespołu doradczego do spraw COVID. My dostarczamy rad dotyczących nauki i strategii. Mamy taki specjalny program, w skład którego wchodzą specjaliści medyczni i zajmują się bardzo różnymi aspektami COVID-u. Jest tam też kwestia logistyczna. Zajmujemy się też na przykład taką realizacją. Pamiętajmy też, że eksperci tacy jak ja, to są ludzie, którzy doradzają, ale oni nie podejmują decyzji. To Rada Ministrów, to członkowie gabinetu w oparciu o nasze informacje i rekomendacje podejmują ostateczne decyzje, ponieważ to oni są za to odpowiedzialni, to oni są decydentami. I kiedy te decyzje są podejmowane w oparciu o nasze rekomendacje, my się z tego cieszymy. I sytuacja obecnie pokazuje, że to jest skuteczne, a ja sam za 20 minut będę uczestniczył w posiedzeniu takiej grupy doradczej, która z kolei spotka się z gabinetem. I tak odpowiada, tak wygląda ta strategia. Mam nadzieję, że to trochę przybliża Państwu sposób działania. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Szczególnie nas zainteresowała to świetne narzędzie, jakim jest kontakt, bezpośredni dialog z kościołami, ze związkami wyznaniowymi. Warto to również w Polsce, w innych krajach upowszechniać. Teraz o głos poprosił pan doktor Artur Zaczyński. Bardzo proszę, panie doktorze. Panowie marszałkowie, szanowni państwo, panie profesorze. Ja mam dwie grupy pytań. Pierwsza to jest techniczna. Ile czasu tak naprawdę lekarz bada pacjenta i jak długo tak naprawdę proces szczepienia na jednego pacjenta? Ilu pacjentów jest jeden zespół w stanie wyszczepić na godzinę? Drugie pytanie, co państwo zrobicie z nadmiarowością szczepionek? Bo wiemy, że w czerwcu ta karencja w pewien sposób się wyczerpie i te szczepionki na pewno gdzieś będą przeznaczone indziej. A trzecie pytanie, jaki jest status lockdownu w Izraelu w tej chwili? Okay, so one by one. Mówiąc ogólnie, mamy 12-godzinne zmiany. I nie każda osoba przychodzi do centrum, spotyka się z lekarzem. Przychodzi, odpowiada na kilka pytań. Na przykład tam jest jakiś paramedyk, który zbiera ten wywiad i następnie dostaje szczepionkę, a następnie czekają przez 15 minut na ewentualne jakieś odczyny poszczepionkowe. I jest tam jeden lekarz, który to nad tym czuwa. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, wówczas lekarz ingeruje. A nie jest tak, że każda osoba, która się zgłasza, przychodzi do lekarza i z nim rozmawia. Tak się nie dzieje. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Jeśli chodzi o nasze zapisy, mamy ponad 2000 osób, które są szczepione w jednej klinice szczepionkowej w ciągu jednego dnia. 2000 na jeden dzień. A tam jest ponad 10 stacji, takich budek szczepionkowych, więc można sobie to oszacować. 2000 na jeden dzień, na jedno centrum szczepionkowe, 10 stanowisk. Zastanawiam się, na co jeszcze nie odpowiedziałem w pańskim pytaniu. Kwestia lockdownu, panie profesorze. Status lockdownu obecnie w Izraelu. So,
We have had a rolling lockdown. Mieliśmy taki lockdown. W tym momencie jest semi-lockdown, co oznacza, że niektóre biznesy mogą się otworzyć, niektóre sklepy, które zapewniają na przykład jedzenie na wynos. Po dwóch tygodniach, kiedy one były otwarte, nie widzieliśmy poprawy sytuacji. W związku z tym półtora tygodnia temu wprowadziliśmy pełny lockdown. Więc prosimy, żeby ludzie pozostali w domach, mogą się oddalać w promieniu 1 kilometra. Tylko w przypadku takich zajęć, które są kluczowe dla gospodarki. Wszyscy inni muszą pozostać w domach. Szkoły są całkowicie zamknięte. Całe nauczanie jest z umowy zdalne i to już trwa od 10 dni. I za 15 minut mamy spotkanie rządowe, które zdecyduje, czy przedłużyć te najostrzejsze obostrzenia, ponieważ wciąż nie widzimy spadku codziennych przypadków, a dopóki tego nie zobaczymy, prawdopodobnie będziemy kontynuować. Za 15 minut będziemy o tym decydować de facto. Bardzo dziękuję, panie profesorze. O głos poprosił pan marszałek profesor Tomasz Grodzki. Dziękuję bardzo. Mam krótkie pytanie, bo to 25% populacji zaszczepionej no za chwilę otrzyma pewnie drugą dawkę szczepionki, jak już nie otrzymało. To jest już znacząca ilość. Jest też sporo ozdrowieńców, którzy teoretycznie są dość bezpieczni. Zapewne większa niż oficjalne dane, bo część osób mogło się nie zgłosić, a ma przeciwciała we krwi. Czy to będzie wpływało na decyzję o poluzowaniu pewnych restrykcji? Bo no, po drugiej stronie od zdrowotnej jest kwestia gospodarki, restauratorów, hotelarzy i wszystkich innych, którzy cierpią na tym gospodarczo. Thank you kindly for Dziękuję bardzo za to wspaniałe pytanie. Tak, już w tym momencie zaszczepiliśmy ponad 300 tysięcy osób drugą dawką, więc to się dzieje równolegle, a wczoraj ponad 160 tysięcy ludzi uzyskało właśnie częściowo tą drugą dawkę, bo nakładają się już te grupy szczepione pierwszą i drugą i ta liczba będzie się zwiększała. Chcielibyśmy szczepić 200 tysięcy osób dziennie. A kiedy będziemy mogli złagodzić niektóre restrykcje i lockdown dzięki takiej kampanii? Oczywiście zależy, kiedy zobaczymy wpływ tej kampanii szczepionkowej na redukcję, jasną redukcję liczby nowych, ostrych przypadków dziennych. Jak wiemy, każda szczepionka ma wpływ bezpośredni, czyli ta osoba, która dostała, jest chroniona przeciwko ciężkiemu przebiegowi. Jest też pośredni efekt, kiedy ci ludzie nie infekują innych osób i są takim buforem epidemiologicznym i wtedy ta liczba R spada, czyli ta stała, czy też zmienna infekcyjna. Kiedy zobaczymy ten wpływ, który będzie wyrażalny w tym spadku R, czyli będzie spadek ostrych przypadków, jak również spadek infekcyjności, to będzie czas, kiedy powiemy tak, okej, to jest moment, kiedy się sytuacja poprawia, możemy złagodzić pewne obostrzenia, możemy zredukować poziom lockdownu, otworzyć biznesy, bo trzeba pamiętać, że pojawił się nowy wariant wirusa B117 czy B117 z Wielkiej Brytanii, który jest bardziej zaraźliwy i musimy brać to pod uwagę. Do momentu, kiedy nie zobaczymy stopniowego spadku zachorowań i ostrych przypadków, nie możemy złagodzić tych obostrzeń. I wówczas wydaje mi się, że to jest dobra odpowiedź na pańskie pytanie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. O głos poprosił pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie profesorze,
Co było najtrudniejsze w tym procesie, który szczepień i organizacji szczepień, które przychodziliście, i jakich potencjalnych błędów powinniśmy się wystrzegać? Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że kluczową sprawą, którą przyswoiliśmy, jest to, że trzeba połączyć porządek z szybkością, bo jeżeli będziemy mieli anarchię, będziemy mieli po prostu chaos, która wyłoży cały program. Ale jednocześnie musimy być elastyczni, więc my postaraliśmy się z jednej strony wszystko zrobić w sposób uporządkowany, ale kiedy na przykład zostają nam jakieś dawki i nie ma osób, które zostały na dany dzień zaproszone, wtedy zapraszamy wszystkich, którzy są chętni. Czyli to jest ten przykład tej elastyczności. Nawet sam koniec dnia, jeżeli są po prostu jakieś pozostałe dawki, my je dajemy wszystkim chętnym, kto pierwszy, ten lepszy. Kolejna ważna sprawa, w jaki sposób szczepić osób, które są przykute do łóżka. Czasami nie możemy do nich dotrzeć. Zastanawiamy się, jak to zrobić. Osoby, które no, po prostu nie mogą wychodzić z domu, bo leżą w łóżkach. Wydaje mi się, że to jest kolejna lekcja, w której jesteśmy w trakcie, można powiedzieć. I mam nadzieję, że państwo też na to zwrócili uwagę. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Piotr Borys, bardzo proszę. Szanowny panie profesorze, my z wielką zazdrością patrzymy na tą skuteczność szczepień w Izraelu, które osiągnie, tak jak pan mówił, w marcu właściwie 100% pożądanej populacji, jeżeli chodzi o kwestie wyszczepień. My osiągniemy w tym czasie, jeżeli dobrze wyliczam, około 15% pożądanego wyniku. I stąd chciałbym zapytać, po pierwsze, kiedy państwo mieliście informację o tym, że jesteście w stanie pokryć w zakupie samych szczepionek właśnie te 100% pożądanej populacji, bo to też decyduje o szybkości i skuteczności. Po drugie, kwestia nauczycieli. Czy nauczyciele są także w grupie priorytetowej, jeżeli będą wracali do szkół? I ostatnia rzecz, czy w momencie, kiedy państwo wyszczepicie w całość populacji, czy wszystkie obostrzenia lockdownu będą wówczas odblokowane? To też jest dla nas częsty argument, że warto się szczepić, bo wtedy być może będą te preferencje wynikające z otwarcia różnych gałęzi gospodarki. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani. Jeszcze dodam do tego tylko dwa ostatnie pytania, które wpłynęły zdalnie. Pani senator Alicja Chybicka, jak podchodzicie państwo do szczepienia chorych po transplantacjach narządów i szpiku? Jedno krótkie pytanie i drugie, czy rozważacie szczepienia dzieci pani poseł Małgorzata Niemczyk? I na tym zamykamy tę pulę pytań. For these final questions, I will try to address them shortly because in respect for the time and all the telegram. Mamy już niewiele czasu, w związku z tym odpowiem krótko. Tak, szczepimy również osoby, które przeszły transplantację, ponieważ one są narażone na wysokie ryzyko komplikacji przy przechorowaniu. Będziemy blisko monitorować wpływ poprzez nasz Instytut Badawczy, wpływ tej kampanii szczepionkowej. I będziemy oczywiście dobierać priorytety zgodnie z tymi wynikami, które uzyskujemy. Jeśli chodzi o nauczycieli, oni są w kolejnej grupie priorytetów. Już zaczynamy ich zapraszać od 2-3 dni. Robimy to w sposób proaktywny, czyli po prostu wchodzimy do nich, żeby dostawali szczepionkę, bo wiemy, że kiedy zwolnimy lockdown, to ta grupa będzie bardzo narażona, bo będzie w zamkniętych pomieszczeniach z dużą ilością ludzi. To jest jeden z naszych kolejnych priorytetów, który szczepimy obecnie. I niestety teraz muszę zakończyć i raz jeszcze bardzo dziękuję za to, że miałem szansę z państwem dzisiaj porozmawiać. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Poproszę na koniec o zabranie głosu pana marszałka, pana profesora Tomasza Grodzkiego. Dziękuję panie profesorze, że w napiętym okresie
trudnej walki z pandemią znalazł pan czas, żeby nas odwiedzić w Polsce. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Mamy nadzieję, że to jest pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie, bo wymienić się uwagami merytorycznymi, posłuchać mądrych ludzi, to zawsze jest cenne, bo najgorsze w życiu polityka to jest przeświadczenie, że łaska na nas spłynęła i wszystko wiemy. Zwykle nie wiemy, dlatego chcemy posłuchać mądrych ludzi, za którym idzie sukces. I gratulujemy Izraelowi, życzymy Polsce, żebyśmy jak najszybciej doścignęli was w programie szczepień. I jeszcze raz dziękujemy, że nas pan zaszczycił. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie marszałku, bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym specjalnym spotkaniu Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Zamykam spotkanie.